Dzień dobry, kochani, w nowym vlogu. Chciałam dla Was zrobić, jak zwykle, przywitanie na tej oto kanapie. Ale jak widzicie, coś tutaj się zadziało. I nie za bardzo mam jak usiąść, ponieważ, już Wam pokazuję, tak jest tutaj Pipo. A tu jest drugi kot. No i niestety, trzeba poszukać innej miejscówki. Tak, Pipoś? Pipuniu. No i teraz już mogę oficjalnie się z Wami przywitać. Znalazłam taki kącik, gdzie jest w miarę odrobina światła, chociaż powiem Wam, że za oknem sypie śnieg. Tak właśnie patrzę, sypie śnieg, zrobiło się zimowo i powiem Wam, że mi też zrobiło się zimowo, a w sumie to zimno i chyba zaraz założę sobie jakiś sweter. A my za moment uciekamy na nasze nowe mieszkanko, ponieważ mają przyjechać sprzęty z MediaMarktu, sprzęty AGD, lodówka, pralka i piekarnik, więc trzeba będzie to wszystko odebrać. Mają też przyjechać panowie, którzy będą wykańczać nasze drzwi i montować nam klamki. I tak sobie pomyślałam, że może pokażę Wam tam odrobinkę już z tego naszego mieszkania. Później mamy kolejne plany i kolejne sklepy do odwiedzenia. Także zabieram Was ze sobą, zobaczycie, co się dzisiaj będzie działo i mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj z nami czas. No i właśnie widzicie, przyjechała do nas lodówka i pozostałe sprzęty. Będziemy ją teraz rozpakowywać i czas ją postawić w miejsce, w którym powinna stać. Więc już Wam pokazuję, co i jak. A tutaj jest praleczka. Kolejny element, który właśnie dojechał. Jest i piekarnik, czyli mamy już wszystkie sprzęty. Można się brać za rozpakowywanie. Przy okazji pokażę Wam, jak wyszła podłoga. Wiem, że będziecie słyszeć wiercenie, ale no nic na to nie poradzę. Remonty trwają. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tej podłogi. Wybraliśmy, jak widzicie, panele w takim kolorze szarym, ale kamera nawet tego nie oddaje, bo ten kolor w rzeczywistości, powiem Wam, jest znacznie jaśniejszy niż teraz Wy to widzicie. Ale podoba mi się bardzo ten efekt, że widać tutaj słoje i naprawdę powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda. Nie ma tutaj takich żadnych odcieni beżu czy brązu. No tak jak mówię, w tej chwili kamera nie oddaje tego efektu. Na żywo wygląda to zupełnie inaczej, ale przepięknie. No i to są te panele, które Wam pokazywałam w którymś z tych pierwszych vlogów naszych remontowych, które kupiliśmy w Leroy Merlin. I oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam dokładne namiary, co to za panele. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze je sprawdzić, ale powiem Wam, że podłoga bardzo mi się podoba. Tam, daram! Pierwszy sprzęt rozpakowany. Brudasek, ale słuchajcie, to nie jest istotne. Wygląda pięknie w środku. To teraz bierzemy się za praleczkę. Wybraliśmy małą pralkę Electroluxa na pojemność 4 kg, jeśli chodzi o wsad. Dlatego, że słuchajcie, my jesteśmy we dwójkę i tak naprawdę niepotrzebna jest nam w tej chwili większa pralka. A już mamy doświadczenie z taką pralką właśnie 4-kilogramowym, z 4-kilogramowym wsadem, bo taką mamy na naszym poprzednim mieszkaniu, więc myślę, że będzie ok. Ta, którą mamy na poprzednim mieszkaniu, jest Beko i kompletnie nie byliśmy z niej zadowoleni, więc tym razem padło na Electroluxa. Mam nadzieję, że ta pralka się sprawdzi. I ostatnia rzecz, którą Wam dzisiaj pokażę, to są drzwi. Drzwi, które wybraliśmy do wszystkich pomieszczeń u nas w mieszkaniu. Drzwi marki Dere w takim przepięknym połysku. Dodatkowo w środku, tutaj widzicie, mają mleczne szkło. Jeszcze nie ma klamek, ale za chwilę będą panowie tutaj na mieszkaniu, którzy będą właśnie montowali nam klamki i powiem Wam, że te drzwi też wyglądają przepięknie. Ościeżnice, czekajcie, może tak Wam pokażę, jak to wygląda. Też są przepiękne, błyszczące. Naprawdę nie spodziewałam się, że efekt będzie taki, jak się okazało na żywo. O, czekajcie, coś mi tu nie łapie. Jest, jest. Co prawda długo czekaliśmy na drzwi, bo drzwi zamawialiśmy w połowie grudnia i przyszły tak naprawdę w zeszłym tygodniu. Okazało się, że klamki, które zamówiliśmy, niestety producent zmienił sposób montowania z początkiem roku i nie mogli ich panowie od razu zamontować tutaj w momencie, kiedy nam zakładali drzwi. Także zaraz będą i zaraz będą nam montowali klameczki. Przez to, że te drzwi się tak błyszczą, słuchajcie, traci mi zoom.
O, ale teraz widać. Przepiękne. W połysku, czyste, takie śnieżno-białe. I takie mamy, tak jak wspomniałam wcześniej, drzwi w całym mieszkaniu, również do łazienki. Godzinę później i mamy klameczki. Zobaczcie, jak to teraz ładnie wygląda. O, wybraliśmy taki prosty, srebrny model. Idealnie komponuje się w całym mieszkaniu. No i mamy gotowe drzwi. Wróciliśmy właśnie do domu, odpalam komputer i słuchajcie, co ja widzę na moim kanale. 19 tysięcy, niesamowite, kochani. Każda wasza subskrypcja cieszy mnie jak małe dziecko. Dziękuję wam za to, że przychodzicie, że klikacie, że chcecie oglądać, że chcecie subskrybować mój kanał. To jest po prostu niesamowite. No i pomału zbliżamy się do 20 tysięcy, a jak wybiję te 20 tysięcy, to będę musiała przygotować dla was jakąś dużą, fajną niespodziankę. A tymczasem mam dla was małą kosmetyczną niespodziankę i jak widzicie tutaj te oto kosmetyki, które będzie można zgarnąć w rozdaniu na moim kanale. A co można zdobyć? Między innymi ten oto sojowy oczyszczający żel do mycia twarzy od Fresha do wszystkich typów skóry. Tutaj mamy wodę tonizującą, mgiełkę od Mario Badescu, która w składzie ma między innymi wodę aloesową czy sok aloesowy, już dokładnie nie pamiętam, ale na pewno coś na bazie aloesu, wody różanej i ziół. Tutaj przede mną widzicie również taki shot z Filorgi, który ma w składzie bardzo ciekawe kwasy. Między innymi znajdziecie tutaj kwas mlekowy i kwas salicylowy. Fajna mieszanka. Jeszcze do przetestowania teraz przed okresem letnim. I oczywiście krem różany z ceramidami od Pixi. A tutaj mam jeszcze trzy kosmetyki. Zacznę może od tego. To jest cukrowy, wyostrzy mi, cukrowy peeling do twarzy, który ma między innymi pestki truskawek i stosuje się go w bardzo fajny sposób, bo najpierw nakłada się go na twarz, rozsmarowuje na twarzy, czeka z 10 minut, a potem się go zmywa. Powiem wam, że bardzo fajny produkt, wart przetestowania, ale oczywiście nie do każdego typu skóry, ponieważ jest to peeling cukrowy. No i coś z makijażu, dwa produkty do ust. Pierwszy, może pokażę wam ten, to jest błyszczyk od Fenty Beauty w bardzo fajnym takim czekoladowym kolorze. O, może będzie widać. Czekajcie, bo on mi się tutaj błyszczy. Jest! Gorąca czeko coś tam. O, no tak. Słuchajcie, błyszczyk od Fenty i klasyk. Klasyk, który każdy powinien znać, czyli czerwona pomadka od Maka w odcieniu, uwaga, Rasian, wyostrze Red 612. Także kochani, te oto kosmetyki można zgarnąć w rozdaniu. Co trzeba zrobić? To co zwykle, wystarczy, że zostawicie komentarz pod tym filmem. I to jest najważniejsza sprawa. Komentarz, subskrypcja na moim kanale i oczywiście w zabawie biorą udział wszystkie osoby, które mieszkają na terenie Polski, bo paczkę będę wysyłać tylko na terenie Polski. Także zapraszam was do zabawy, zapraszam was do komentowania mojego filmu, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, zostawiania komentarzy. Nie ma znaczenia, jaki to będzie komentarz, każdy się liczy, każda wasza aktywność pod tym filmem jest dla mnie ważne, zresztą jak zawsze pod wszystkimi filmami, a oczywiście za tydzień o tym, kto otrzyma przesyłkę z tymi kosmetykami, poinformuję was w karcie społeczność.
Dobra, słuchajcie, ja teraz zmykam. Muszę się zabrać za robotę przed komputerem i jeszcze usłyszymy się na zakończenie tego dzisiejszego dnia. Na dziś wieczorem w naszej kuchni w przygotowaniu, słuchajcie, makaron z dynią. Mieliśmy troszkę zamrożonej dyni w zamrażarce, więc czas ją wykorzystać i zrobić coś pysznego na kolację. Kolacja gotowa, podano do stołu. Jaś. Smacznego, kochanie, tak. In italiano si chiama pasta. Pasta cocozza. Bravo, in napoletano. Napoletano. In italiano pasta, pasta zucca. No dobrze, kochani, to czas się pożegnać, zjeść kolację i lecieć odpoczywać, relaksować się do łóżeczka. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Buziaki, pa!